Kamera, akcja. Jak w filmach mówią. Witam serdecznie moich wszystkich słuchaczy, subskrybentów kanału. Nazywam się Jacek Szumigaj. Gdybym się komuś jeszcze nie przedstawiał i oglądał to powiedzmy pierwszy raz z przypadku od końca, a nie poprzednie odcinki. Dzisiejszy temat to w zasadzie to wyszedł tak, że ja miałem jakąś tam wersję roboczą tematu, jaki chciałem omówić sobie. Na bazie tego, co się ostatnio dowiedziałem, na bazie tego, co, jakby to powiedzieć, co sam odczuwam, jakieś takie wewnętrzne zmiany, większe albo mniejsze, ale chyba ja uważam, że większe. I ten tytuł to na początku to myślałem tak, że tylko jeden poziom wyżej. Ale później przypomniało się takie opowiadanie Schody do nieba. Opowiadanie, no nie będę streszczał, bardziej traktujące od strony, jak tam powiedzieć, rozwoju technologicznego, a nie duchowego. Ale tutaj w tym przypadku to ja uważam, że te dwa elementy, czyli tylko jeden poziom wyżej, a może tak, wznieść się tylko jeden poziom wyżej, to czyli jak zrobić schody do nieba, to te dwa tematy się zazębiają. Czasami oglądam, a ja opowiem może takie rzeczy, która mnie, ja wiem, w jakiś sposób poruszyła, tak? Wywołała we mnie emocje, takie jakieś przykre odczucia, który kiedyś dawno temu to w ogóle bym nie miał. Naprawdę. Ale teraz to mną, jakby to powiedzieć, ja wiem, dosłownie targnęło. Od czasu do czasu lubię sobie oglądać na YouTubie, jak naprawiają różni fachowcy z całego świata, jak rekonstruują stare jakieś takie gdzieś zapyziałe na śmietniku znalezione na złomowisku różne pojazdy jednośladowe. No, jakieś skutery, motory, cuda tam na kiju, tak? Biorą takiego świeżba parcha takiego wyciągają, że to nie wiem, byście się na złom wstydzili oddać, ale z tego robią piękną maszynę. No i wszystko fajnie i jakiś taki pan widać, który raczej tutaj z tej wschodniej części Europy. Nie, ciężko było określić, jaki to jest kraj, tak? Czy to są Węgry, czy nie wiem, czy jakiś tam inny Jugosławia, czy Polska chyba nie, ale no ciężki do określenia. Bo w tej chwili dostępność narzędzi, w ogóle różnych akcesoriów jest taka sama w całej Europie, także dawno można było określić, czy to z tej wschodniej, czy zachodniej części Europy, a teraz w tej chwili no, nie idzie. No ale to mniejsza z tym. No i ten pan jakiś tam znalazł motor stary i motor, skuter, no i go zaczął naprawiać, zaczął go rozkręcać i no, jest taki środek, który jest do usuwania zardzewiałych jakichś połączeń, śrub, nazywa się UD40. Oprócz tego, że fantastycznie rzeczywiście poluzowuje te skorodowane części, także to można porozkręcać nie ukręcając tych śrub zardzewiałych, skorodowanych, fachowo mówiąc, no to on się fantastycznie pali, bo to jest jakiś wyrób naftowy, więc to się, taki jak to uruchomimy, to działa jak miotarownia. No i jak ten pan to zaczął rozkręcać, to mu gdzieś tam osy wyleciały, tak? Z tego klosza lampy tamtej głównej wyleciały osy. No to on nie potraktował tym WD-40, a że on miał pod ręką palnik taki gazowy, taki, tak? Tam też podgrzewał jakieś części, to wziął to, zapalił i te biedne owady się tam popaliły na miejscu. I no później tą lampę rozebrał, jeszcze więcej tam tych os było, no i tak samo z nimi zrobił. Wiecie, że no to po prostu wstrząsnęło. Ja to uważam, że to było tak niepotrzebne i bezmyślne okrucieństwo w stosunku do Bogu, Ducha, w innych stworzeń.
ktoś może powiedzieć, że osa to jest, to szkodzi. Komu? Pytanie, komu szkodzi osa? To może powiedzieć tylko człowiek tak. Po pierwsze, bez cienia empatii. Raz, dwa, no absolutny, jak to nazwać, ja wiem, dyletant. Osy są bardzo potrzebne w środowisku. Gdyby nie były potrzebne, to by ich nie było. Jeżeli są, to są potrzebne. A ktoś może powiedzieć, a bo osy gryzą. No ja ciekaw jestem, jakbym podszedł i ci, a jak, co, rzuca się osa na ciebie? No jak ktoś ci tam podejdziesz gdzieś bliżej i coś tam jej robisz, to... No to jak ja bym podszedł do ciebie i ci w papę strzelił tam z otwartej w ucho, to co, tak by się uśmiechnął, oblizał i poszedł w drugą stronę? No nie, no albo byś, ktoś bardziej stanowczy, to by mi oddała, no, jakaś tam awantura by się zrobiła, tak? No ale to w tą stronę powiedzmy, że nie pójdziemy, ale takie właśnie, wiecie, bezmyślne pozbawienie życia innej istoty jest dla mnie, to jest dla mnie straszna rzecz. Dlaczego? Po co? Coś, co żyje, coś, co fajnie wygląda, co jest potrzebne, bo osy są bardzo potrzebne, tak? A jak ktoś nie wie po co, to niech sobie poczyta w internecie, jest masa artykułów na temat, do czego są potrzebne osy. A i coś, co żyje, coś, co no krótko żyje, tak? No osa nie żyje tam 50 lat krócej, nawet nie wiem dokładnie ile, no ale no, na pewno nie tyle, co ten ktoś im to zafundował, skrócenie żywota wszelakiego. A to po prostu aż boli. A to człowiek w pewnym momencie dostrzega, że to jest takie bezmyślne okrucieństwo, nikomu do niczego niepotrzebne. Coraz mniej to zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie tak postępują w taki sposób. Ja wam powiem, że w momencie, jak zaczynamy przechodzić na tą jaśniejszą stronę, o czym ja już nieraz mówiłem, to takie rzeczy zaczynają nas coraz bardziej razić. Wszelkie jakieś takie formy destrukcji innego życia to po prostu rażą coraz bardziej. A człowiek się, ja wiem, no może nie że załamuje, ale zaczyna się bardzo głęboko zastanawiać nad tym światem, nad tą kategorią rozwoju naszej cywilizacji, tak? Tak jak już nieraz wspominałem, nie raz i nie dwa. I powiedzcie, czy zakładając, że to ja wiem, że oni istnieją, tak? No dla was to, dla większości osób to taka fantastyka jest, tak? Że te obce cywilizacje istnieją. Czy oni nie mają absolutnie racji? A ci z tego jest dziewiątej kategorii rozwoju, czyli ci mieszkańcy Tiałuby, że nazywają Ziemię planeta bólu i łez. Jeżeli dla takiego zwykłego człowieka, który tam naprawia motor w garażu, zabijanie innych stworzeń jest to nawet nie pomyślą nad tym. Jest normalną rzeczą, to popatrzcie, czy oni nie mają racji? Jeżeli ktoś tak postępuje w stosunku do owadów, to myślicie, że w stosunku do zwierząt nie będzie postępował inaczej, jeżeli będą wadziły w jakikolwiek sposób? A no nie. Będzie to samo. Czy w stosunku do... No do ludzi to się może zastanowi, tak? No bo to... Wiadomo, to już niesie ze sobą dużo głupsze konsekwencje. I tutaj wydaje mi się, że to jest dobry początek, żeby temat rozwinąć, a mianowicie tylko jeden poziom wyżej. Wznieś się, może tak bym określił, wznieś się tylko jeden poziom wyżej. W jakiej dziedzinie? A no właśnie w takiej, o której mówię. Szanuj wszystko to, co cię otacza. Szanuj naturę.
bo tak jak mówiłem, natura nie jest zła. Siły natury nie bywają złe. Czy osy to jest natura? No oczywiście, że tak. Wszystko to, co nas otacza, w tym również inni ludzie, w stosunku do tego naszego, jakby to powiedzieć, naszego wewnętrznego wszechświata, to wszystko, co nas otacza, to jest natura. Inni ludzie również, tak? Ludzie sobie jakoś tak wymyślili, taki jest paradygmat, że wszystko to, co nam nie pasuje, wszystko to, co my uważamy za wrogie dla nas, to będziemy się starali zniszczyć na wszelkie możliwe sposoby. Czy też unicestwiając fizycznie, jak tak w przypadku tych biednych owadów, czy jakichś stworzeń mniejszych lub większych, tak? Czy też chociażby, a jeżeli nie ma takiej możliwości, na przykład w stosunku do ludzi, starając się być destrukcyjnym. Destrukcyjnie działając na ich psychikę. Wiecie, nieraz się spotykałem z tak może trochę, bo w jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że no nie chcę tak od takiej strony negatywnej tematu rozwijać, tak? Raczej podkreślać dobre rzeczy, a nie wymieniać negatywne cechy, jakimi się niektóre osobniki na Ziemi charakteryzują. No ale czasami, no jeżeli mi podświadomość podpowiada, żebym taki temat poruszył i w tą stronę szedł, to żeby to tak bardziej rozwinąć, to no niestety to takie rzeczy również muszę czy nie muszę, chciałbym uwypuklić. I też ja sobie tak pomyślałem, że o innych słowach, które ci przedstawiciele, bo to nie tylko ci stałby. Wczoraj słyszałem nowy taki reportaż, wywiad, że inni ludzie, nie tylko Michael DeMarc miał tam do czynienia z tymi przedstawicielami stałby, ale był też taki pewien człowiek, no niestety już nie żyje, tak? Na Litwie, z tego co dobrze pamiętam, i on również, z tym, że to również był na innej planecie, go zabrali ciupasem. Co ciekawe, że ci przedstawiciele pierwszego poziomu rozwoju, czyli tak jak my, tylko że oni przy suficie, tak? Mają statki, które również umożliwiają jakieś takie podróże międzygwiezdne. I tak samo tamci z Tiałby, jak i ci, mówili, że najważniejsze dla naszego rozwoju jako gatunku to jest właśnie rozwój duchowy. To nie jest kwestia technologii. To jest kwestia właśnie taka, mówiąc tak po prostu, żeby być lepszym człowiekiem. Wtedy się rozwiniemy, wtedy pójdziemy w górę. Bo tak, to na razie to nie ma najmniejszej szansy. I ja sobie tak pomyślałem, oczywiście dalej ostro medytacje idą. Praktycznie jako, ja wiem, jakbym to określił, remedium na wszystko. Na to, że się źle czuję, na to, że się fantastycznie czuję, na to, że mi coś dokucza, tak? Jakiś tam fizycznie, powiedzmy, tak? Na to, że to moje samopoczucie jest takie sobie, albo że jest fantastyczne. A to pierwsze co robi, ja wam powiem, niezależnie, ja wiem, to może taki nawyk zaczyna mi się wykształcać. Pierwsze co sobie myślę wieczorem, znaczy pierwsze, no, ostatnie, przed zakończeniem dnia, to ostatnie to jest pomedytować. Ja na tych medytacjach spędzam coraz więcej czasu. To były najpierw jakieś krótkie, bo wam mówię, że tak zaczniecie, jakby ktoś tam spróbował zacząć tę medytację, to jest tak, że po 9-10 minutach to można oszaleć. Tak jak już mówiłem, ale to może powtórzę jeszcze raz dla osób, które tam nie słuchały albo nie chcą im się słuchać.
zaczyna po prostu umysł fixum dyrdum robi. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby ciągle siedzieć w jednej pozycji, w jakiejś takiej jeszcze dziwnej, a czegoś tam słuchając, coś tam mrużąc pod nosem albo nie. Zaczyna tak, albo swędzić was coś, albo boleć, ale tak, że można zwariować. Trzeba się podrapać, trzeba coś tam, nie wiem, okno otworzyć, wody się napić, albo coś innego. Ale po pewnym czasie, wiecie, w zasadzie same ciało wam mówi, jak się macie ułożyć nogi, ręce i w ogóle, żeby się wygodnie siedziało i... No i tak po takiej jednej jakiejś tam medytacji, powiedzmy 10 czy 15, czy tam nie wiem, nawet 30 minut, to jest niedosyt. A poza tym zauważyłem, że te poszczególne medytacje wpływają na różne elementy naszego organizmu, zarówno od strony fizycznej, jak i od strony umysłowej, psychicznej. A, i powiecie, no i co z tego? Ano to z tego, że wasza podświadomość doskonale wie, co jest jej w danym momencie potrzebne, żeby ten fantastyczny, cudowny, jeden, jedyny, niepowtarzalny organizm, jaki istnieje w kosmosie, czyli wasze ciało, żeby je jak najlepiej poustawiać od strony, poprzez stronę psychiczną, wpłynąć na, również na stronę fizyczną, bo to jest ze sobą zazębione mocno. Czyli raz twierdzicie, że jest potrzebna Isha Kriya, raz Sambhavi Mudra, a raz coś tam innego, tak? A raz jakieś tam mruczenie mnichów tybetańskich, gdzie w jakiejś tam świątyni w górach w Tybecie. Ja jeszcze to rozwinąłem o taką jedną rzecz, bo ciężko się skoncentrować. Umysł będzie robił takiego ping-ponga, że sam nawet nie jesteście w stanie wyobrazić. Na początku i to tak niektórych może deprymować. No kurczę, ja się staram jakieś takie fajne rzeczy robić i się na tym koncentrować, a tu nagle myślę o, nie wiem, o czym co, o tym, co się w ciągu dnia zdarzyło, albo no jakieś takie dziwne rzeczy, tak? No to ja sobie ten kalejdoskop, o którym ja wam mówiłem, ja nie wiem, czy w ostatnim odcinku nie wspominałem, znalazłem sobie taki po prostu kalejdoskop, o wiele ładniejszy, bo tam tych barw i w ogóle tych mozaik jest o wiele więcej. Jako na YouTubie nagrane, taki wygaszę ekranu czy coś. I ja sobie to, taki wzór rozetowy, mandala taka się rozkłada i koncentruję się na samym środku tego wzoru. Nie patrzę po bokach, tylko na samym środku i no i to pomaga w koncentrowaniu się, tak, żeby te myśli na mnie nie skakały, nie robiły takich ruchów Browna. No i różne stosuję, tak? Raz takie, raz jakie. Raz to jest rzeczywiście, że potrzebuje, znaczy, że wystarczy mi 10 minut, a raz, no to prawie godzina i to jest mało, tak? Jak mógł, to więcej siedział, no ale do pracy trzeba chodzić, że rano trzeba wstać, więc nie mogę całą noc medytować, jak mnisi gdzieś tam w Tybecie. Jedna rzecz, to ja podkreślam, będę podkreślał do końca życia. Co zapewnia taka medytacja? Wiecie co? Nawet jak ktoś ma opory, że tam, ja wiem jakby to powiedzieć, od strony takiej religijnej, że on to nie, bo to tam medytacja, jakaś joga, bzdura jakaś, tak? To wiecie co? To nawet nie musicie tego traktować, że to są jakieś, powiedzmy, medytacje z jogi, z innej religii wzięte, tak? Z hinduistycznej. To tego tak nie trzeba traktować. A to się dzieje pod wpływem takich, a no ja będę tej nazwy używał, medytacji, w środku się, no tutaj wychodzi druga część tego dzisiejszego podcastu, jeden poziom wyżej, czyli budujemy schody do nieba. W środku, możecie mi wierzyć albo nie, spróbujcie sami, tak? Bo ja wiem, jak ja wam powiem, to powiem, ale fajnie, cool, ty, Johnny, ale super wymyśliłeś. Ja to rzeczywiście robiłem i to po prostu jest bajka, tak jak mówiłeś. A druga część ludzi powie, gdzie tam poszedł, ramolu jeden, jakieś bajendy wymyślasz, tylko żeby cię ludzie słuchali, a część nawiedzonych tam ci jeszcze lajkują i wpisują pozytywne komentarze. Ale to wiecie, co to naprawdę się robią schody do nieba.
prostu wykonując takie ćwiczenia, zanurzamy się, jakbym to powiedział, w głąb samego siebie. Co powoduje, że w środku robi się spokojnie. Czy fajnie się... Ja już nie będę powtarzał, że mówiłem o tym 500 razy, tak? Ktoś może tam mi zarzucić też 500 razy, no ale to kalejdoskop wychodzi, tak jak powiedziałem. Pewne rzeczy się będą w kółko przewijały. Pewne rzeczy, elementy będą dochodziły nowe, a pewne rzeczy się będą przewijały w kółko. Po prostu w środku robi się spokój. Czy czasem coś jeszcze targnie? Zdarza się, nawykowo, tak? Ale to bardziej nawykowo, a nie z takiego świadomego działania, że tak mamy tam, tak, że ciągle tak reagujemy. To czasem coś może wyjść, tylko że co dzień, bo tak, dlaczego mówię tylko jeden poziom wyżej tego, powiedzmy, tego spokoju? Bo ciężko jest naraz o 5 poziomów skoczyć, 5 stopni w górę. Niespecjalnie to się da, tak? Umysł jest podobnie jak mięśnie, zachowuje się. Jeżeli my go będziemy ćwiczyć w taki sposób właśnie, to on się będzie rozwijał. Będzie szedł w górę. Zaczną w umyśle dominować takie uczucia, na stałe zagoszczą, które poprzednio tylko pod wpływem jakichś tam silnych, pozytywnych emocji były. Miłość, radość, z tego, że wstaliście, z tego, że jesteście. Miłość do wszystkich stworzeń, tak, jakie są na Ziemi. Oczywiście ktoś może mi powiedzieć, rzucić kontrę, tak jak dzisiaj kolega Piotrek, który gdyby słuchał, to go serdecznie pozdrawiam, bo bardzo go polubiłem, kolega z nowego projektu, że no a komary, ja mówię, no zgadza się, i pluskwy też, no bo jak mi przyjdzie, będzie żarło jakieś dziadostwo, no to nie obłożę się pluskwami, żeby mnie pogryzły, no tak, bo no to wiadomo, że człowieka w jakiś sposób też swoje zdrowie i byt też zabezpiecza, tak? Czy tam właśnie komary. No ale w momencie, jeżeli jest tworzenie żywe, które w jakiś tam prawie że w żaden sposób mi nie zagraża, no to pozbawiać się życia to jest moim zdaniem bezmyślne okrucieństwo. To... Gdzie tu mówić o człowieczeństwie jakimkolwiek? No też może powiedzieć, bo to tylko osa. No i co z tego, że osa, to ona nie chce żyć? Albo mucha. No myślicie, że mucha się nie boi śmierci? Ja raz kiedyś czytałem taki wywiad z mnichem. Z mnichem buddyjskim, co ciekawe, to był Polak. Który tam wyjechał do Tybetu i byłem na takim spotkaniu z nim. Opowiadał różne bardzo ciekawe rzeczy, jak chociażby to, że był 3 lata w odosobnieniu, gdzie przez 3 lata się z nikim nie widywał, ja to kiedyś już mówiłem tutaj w podcastach, jak sobie dobrze przypominam, nie widział przez 3 lata żadnego człowieka. Gdzieś tam w górach wychodzą w góry i tam modlą się i medytują i co tylko, coś tam chyba jakiś ogródeczek uprawiają albo i nie. A powiedziała, skąd żarcie bierze? A przynoszą mu. I to tak jest zorganizowane, że on tego, co przynosi jedzenie, no naprawdę nie widzi. I po tych 3 latach on tam z powrotem wraca do klasztoru i ten jego przeor klasztoru powiedział, że jemu daje takie zadanie, żeby on wrócił do Polski i miał żonę i rodzinę, że to jest jego zadanie jako mnicha. Trochę dziwne, nie? No, ale to tamten wiedział, co mówi, tak? No tak, ten taką historię opowiadał. I właśnie pytanie, po co on to robił? Po co taka eliminacja tych wszystkich? To może tak. Popatrzcie, w jaki sposób zwykle negatywny wpływa na nas otoczenie. My się nieraz tak staramy, to wiem to po sobie, my się nieraz tak staramy, żeby się wznieść na poziom wyżej,
Ale tu, no tu już spokój, mówi Nirwana, i nagle jakiś dym, jakieś coś tam w domu, pretensje. Kto wyżarł coś tam z lodówki na przykład, nie? Taki może przykład trywialny, ale bardzo uważam trafny. Który się wielu panom szczególnie zdarza, tak? Idzie głodny jak lew i patrzy, a tam jest coś, jakieś serdelki. No, to kiedy serdelki smakują? O 12 nocy najlepiej. Ja tak później nie jadam, ale wiem, że są. I kiedyś jadałem. O, pan, zeżrzem serdelki. Rano dym, bo żona wstała i chciałaby zrobić szykło, przeszykować już coś na obiad. Patrzę, a tam nie ma serdelków, które były nomen omen dla całej rodziny. I no właśnie, i w takiej sytuacji widzimy, że ten świat zewnętrzny czasami oddziałuje na nas, oddziaływuje na nas w taki sposób, że ciężko nam jest, ja wiem, wytrwać w takim postanowieniu właśnie, żeby przejść na poziom wyżej, z wewnętrznym spokojem, z opanowaniem. No tu jest akurat dobre wyzwanie, z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli, ja to zauważę po sobie, jeżeli ja praktykuję takie podejście do życia, takie bardzo pozytywne, zakładam, że po innych się mogę i powinienem spodziewać dobrych rzeczy, a nie złych. Czy są tacy, którzy nie zakładają tego i będą mi szkodzili, jak się da? Pewnie, że są. Normalna rzecz jest. To tak, to jak to mówią, by za pięknie było. Ale to ja się tym w ogóle nie przejmuję. Ale jeżeli takie założenia moje są, że ja bym chciał przejść dalej przez to życie w taki sposób, żeby absolutnie nikogo nie krzywdzić, ani pod względem fizycznym, ani pod względem psychicznym, a szczególnie siebie, no to wtedy w środku naprawdę zaczyna się przemiana i wystarczy, że my co dzień zrobimy jeden mały kroczek w kierunku tego, żeby się polepszyć, żeby być spokojniejszym, żeby być bardziej wyrozumiałym, żeby być bardziej opanowanym. Tylko jeden warunek, to trzeba ćwiczyć. Samo nie przyjdzie. To nad tym trzeba pracować. Zyski są z tego tytułu nieziemskie po prostu. No ja wam powiem, że naprawdę te zyski z tego tytułu są nieziemskie. W środku robi się spokój, a poza tym zauważyłem też, że jakby to określić? Wiecie co, tak jak mówiłem, pewne rzeczy wchodzą tak gładko w momencie właśnie takiej pracy umysłowej nad sobą, pewne rzeczy się tak wygładzają, że w ogóle nie zauważycie, że się zrobiło gładko. Dopiero jak ileś tam do tyłu sięgniemy sobie pamięcią, jak myśmy na pewne sytuacje reagowali, a jak reagujemy obecnie, to widzimy, kurczę, to było całkiem inaczej, przecież ja do tej pory inaczej postępowałem, a tutaj się zrobił taki właśnie, jak tytuł kanału, może spokoju, tak? Najpierw to była zatoka spokoju, ale widzę, że tak wypłynąłem na szerokie wody, że zacząłem zauważać, że to, co robię, to, co praktykuję, podejście do życia, jakie mam i do ludzi w związku z tym, co praktykuję, czyli mówię o tych medytacjach, że to przynosi o wiele lepsze efekty, niż się mogłem spodziewać. Że pewne rzeczy będę w jakiś sposób odczuwał, że pewne rzeczy w jakiś sposób będą na mnie wpływały pozytywnie, to się spodziewałem. Ale że aż tak, to tego się nie spodziewałem. A poza tym, to jest moje zdanie, no ktoś może się ze mną nie zgodzić, ale poza tym, jeżeli właśnie będziemy wykazywać taką
dużą empatię, dużą dozę empatii w stosunku do zwierząt, w stosunku do roślin, tak samo. No roślin się tak samo tyczy. Idąc gdzieś tam, nie łamać bezmyślnie gałęzi. Powiedzcie, ty, ale przecież drzewa nie boli. Skąd wiesz? Byłeś drzewem? Fotografia kirlianowska oraz eksperymenty, które były robione, lata temu, bo to bardzo dawno, czy tam w latach 70., wykazują, że rośliny tak samo mają obawy, że jak będziecie przechodzić, to tam połamiecie gałęzie, albo wręcz wyrwiecie z ziemi, gdzieś tam wrócicie do ogniska, czy gdziekolwiek indziej. Ale właśnie budowanie w sobie takiej empatii, takich dobrych uczuć będzie polepszy komfort waszego życia. Ten świat się zacznie inaczej trochę kręcić, inaczej się obracać. Być może w związku z tym, że wy przestawicie umysł na wyższy poziom, bo ja wam powiem, że każde polepszenie takie emocjonalne w stosunku do otaczającego nas świata winduje wasz umysł do góry, na wyższy poziom. Robi wam po prostu schody do nieba. Tam jest... tam wyżej jest spokojniej, tam wyżej jest radośniej, tam wyżej jest ładniej. Tam wyżej jest więcej miłości i więcej spokoju. Który nie tylko... To nie tylko tak jest, że wy będziecie dawać, ale wy zaczniecie dostawać tego. I to więcej, jak ja to mówię, więcej niż będziecie mogli udźwignąć. Bo zaczynam to obserwować w moim życiu, zaczynam to obserwować po sobie. A takie, jednocześnie takie pozytywne doświadczenia sprawią, że bardziej zanurzycie się w sobie, bardziej się zanurzycie, jakby to powiedzieć, ja wiem, tak może trochę poetycznie, bardziej zanurzycie się w swojej duszy. Głębiej, w głąb siebie zajrzycie. Zaczniecie szukać w sobie samych dobrych rzeczy. Je znajdziecie, bo to tak działa. Jeżeli więcej od was będzie szło dobra, no to w pewnym momencie się zastanowicie na tym, pomyślicie, kurczę, to ode mnie takie fajne rzeczy wychodzą, to ja słyszę, zaczynam słyszeć takie fajne rzeczy na swój temat, a jakimże cudem, skoro poprzednio to tak się nie działo. Zaczniemy się zastanawiać nad samym sobą. Nad samym sobą i nad tym wszystkim, ja też uważam, nad tym wszystkim, co nas otacza. Taka wyjdzie ad hoc analiza tego wszystkiego. Jak to się dzieje, że teraz się dzieje tak fajnie, a działo się niefajnie? Co sprawia, że się zaczęło fajnie dziać? Że takie coś, że ja się zrobiłem lepszy dla siebie i dla wszystkich, powoduje, że ten... Wszechświat zaczyna się do mnie uśmiechać w taki bardzo osobliwy, przyjemny sposób. Jednocześnie takie podejście, takie pozytywne podejście do życia sprawi, że ten świat dookoła naprawdę się zrobi lepszy. Będą się zdarzały, jak ja to mówię, pomyślne zbiegi okoliczności, tak? Będą się wam dobre rzeczy przydarzały. Będziecie spotykać fajnych i sympatycznych ludzi na swojej drodze. Zło się w ogóle od was odsunie. Nie będziecie spotykać złych ludzi, nie będziecie spotykać, nie będą was spotykały złe sytuacje, tak? Stanowiące zagrożenie
Czy też dla waszego spokoju, czy też dla waszego zdrowia lub wręcz nawet życia. Nie będą się zdarzały. Jeżeli wy z... Ja mówię wy, ale to mam na myśli również siebie, jak najbardziej. To nie tak, że wy tak, a ja to tam sobie pogadam, a wy posłuchajcie. Jeżeli... O, może tak powiem. Jeżeli my będziemy eliminować z tego swojego myślenia wszystkie złe rzeczy, negatywne, a to wszystkie takie negatywne myśli, złość, zawiść, zazdrość, nie wiem co tam jeszcze, ciężko mi w tej chwili powymieniać złych cech, raczej dobre, by mi chyba poszło łatwiej. Jeżeli my zaczniemy z naszego umysłu usuwać zło, no to na zewnątrz ono się również zacznie usuwać, z automatu. Sami zobaczycie, sami się przekonacie. Może wam to przekonywanie się zająć kilkadziesiąt lat. Tak jak mnie. To się nie stało przez tydzień, to się nie stało przez... Ja wiem, przez dwa lata trochę dłużej to zeszło chyba jednak. Ale poszło. Gdzieś w pewnym momencie stanąłem i pomyślałem sobie, kurczę, no, co ja takiego robię źle? A spojrzałem w głąb siebie bardziej może, ja wiem, jakby to powiedzieć. No może tak. Zacząłem pewne rzeczy dostrzegać. W ogóle, wiecie co, kochani, ja wam powiem, że... Pod wpływem tychże medytacji, jogi, czy jak zwał tam, medytacji, zacząłem dostrzegać pewne rzeczy, których poprzednio w ogóle nie widziałem. Które brałem takie, no tak jak jest, jak było do tej pory. No tak, podejście moje do innych ludzi, do różnych żywych stworzeń, do całej natury, jaka mnie otacza. To się zmieniło i to się zmienia każdego dnia. A jak się zmienia, na plus się zmienia. Tylko jeden poziom dziennie wyżej. Jeden dobry uczynek dziennie. Jedno dobre słowo do kogoś powiedziane dziennie. Jeden uśmiech wystarczy. Więcej. Nie, że jeden i koniec. Jeden, nie. Jeden uśmiech więcej do wszystkich osób, jakie spotykacie na swojej drodze. I do tych, które są dla was przymiłe i przysympatyczne, ale i też do tych, które się tak na was popatrzą z podełba, tak? Ja słuchałem wczoraj takiego wywiadu z panem Robertem Bernatowiczem właśnie na temat jałuby, tych obcych cywilizacji w ogóle i no i tam się wpisałem to jakiś czas temu, było parę miesięcy, że do pana Roberta, że ja jestem jego takim wiernym ambasadorem i w ogóle pewnie połowa myśli, że jak crazy, tak, że jestem jego wiernym ambasadorem i tam jakieś na końcu dwie panie bardzo sympatyczne tam skomentowały ten mój komentarz oraz na końcu jakiś osobnik, ciężko określić płeć, który napisał właśnie, że tam człowieku odklejono od rzeczywistości, tam chrzanisz pije, no tak, tam grubsze słowo też padło. Co bym zrobił dawniej? A jobów mu, a ty taki synu owaki. A teraz? Nie tędy droga. Ja mam iść do góry, a nie w dół. No skomentowałem, a że napisał na końcu, że on się za mnie pomodli, żeby mi to przeszło. No to mu napisałem, dziękuję ślicznie za modlitwę. Tak? No każdy ma prawo mieć własne zdanie, ja twoje zdanie szanuję. I wszystko. Życzenia wszystkiego dobrego mu złożyłem. Nic więcej. Ani sobie nawet o nim nie pomyślałem negatywnie. Ja już nie mówię, żebym miał coś wypisywać. Bo tak jak powiedziałem, a popatrzcie, ja już to o tym mówiłem, ale to pewnie tak kaleidoskop będzie się przewijało.
jeżeli komuś źle życzymy, to tak naprawdę to kogo karzemy? Kogo karzecie? Jego czy siebie? Jak mu tam Jobu nasadzacie, że się tam zaświeci, go zezwiecie od ostatnich, ty taki synu owaki, no to kogo najpierw uderzacie? Przecież to uderza was samych. To są uczucia negatywne. Widzieliście kiedyś, żeby negatywne uczucia u was wywoływane przez was samych powodowały jakieś fajne rzeczy w waszym organizmie? No raczej nie. A ciśnienie zaraz w górę pójdzie, jak póki młodzi to jeszcze dobrze, a jak ktoś tam już lata swoje ma, to ciśnienie do góry to mu nie jest skazane. No tak, raczej ludzie walczą z nadciśnieniem. Wskutek właśnie takiego nawykowego denerwowania się, tak? Na skutek takiego nawykowego bycia w ciągłym stresie. To obojętne nie jest. Jeżeli ktoś tam coś właśnie do was takiego napisze, a wy mu odpłacicie tą samą monetą, to jest ni mniej, ni więcej, tylko karanie siebie za głupotę innych. Tak? W cudzysłowie. Bo czy on jest głupi, czy nie, to nie nam to oceniać. On sam się ocenia, jaki on jest. Ale to takie właśnie, jeżeli my komuś zaczynamy taki złą rzecz, tak, go przeklinać i w ogóle, to my w sobie wywołujemy negatywne emocje, a one nas rujnują totalnie. I w tym momencie nie ma najmniejszej mowy o osiągnięciu jednego kolejnego poziomu więcej każdego dnia. Schodzimy w dół zamiast do góry. Zamiast schody do nieba robią się schody w dół do piekła. Tak to działa, tak to jest urządzone. Ja to tak obserwuję i tak zauważyłem. Kiedyś tego nie widziałem. Nie wiem, może na to potrzeba ileś tam lat. Dlatego to ja się z wami takimi rzeczami dzielę, tak? No bo być może komuś się to przyda już teraz. Ktoś stwierdzi, kurczę, to jest ten Johnny. Johnny ma rację. Może i coś w tym jest, że jak on tak mówi, że on to zaobserwował, to tak powiedział. Dlaczego mam się uczyć na swoich błędach? Będę się uczył na jego błędach. Mnie nie będzie bolało i mnie to będzie kosztowało. A to kiedyś dawno temu słyszałem właśnie gdzieś tam ze sceny na jakimś seminarium, takim dotyczącym pozytywnego myślenia. Chcesz się uczyć na błędach? Ucz się, na cudzych. Mniej boli i mniej kosztuje. A coś może powiedzieć, a jak no to dla mnie nie zadziała, no to tego nie stosuj. Jak raz zadziała, zrobisz raz i nie zadziała, no to twój wolny wybór. Tu przymusu żadnego nie ma. Wiecie, tak dzisiaj w sumie zawsze mam obawy, tak jak wam mówiłem, nie raz, nie dwa. Przy kolejnym odcinku ten temat jest jakiś, może dlatego, że za każdym razem staram się, żeby ten temat był świeży. On tam, kompilacja wyjdzie z poprzednich, różne te wątki będę. Wplatam różne wątki, no ale niemniej to jest nowy temat i zawsze się obawiam, czy to będzie miało ręce i nogi. Ale jak odsłuchuję te swoje poprzednie odcinki, to widzę, że raczej tak. I widzę też po ilości wyświetleń. Nie analizowałem, ile minut jest odsłuchiwane, czy to jest 6 minut, czy 5, czy 12. Czy ktoś wysłucha tego w całości, czy nie wysłucha. Wysłucha pierwsze 10 minut i stwierdzi, że nie podałem eliksiru na wieczne życie, na wieczną młodość, albo nie wiem, tam na urodę, tak? I że nie warto tego słuchać dalej. To nie jest istotne, ale wiem, że są takie osoby, które słuchają, jak to się mówi, oddechy do dechy. A tak by the way, nie wiem, czy wiecie, skąd jest określenie, że przeczytać coś od deski do deski. No, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Dla niektórych jest to oczywiste, a dla niektórych nie. No, otóż dawnymi czasy, jak były pierwsze książki, tworzone, pisane jeszcze na pergaminie,
to ponieważ to była droga impreza stworzenie takiej książki, tak, że tym bardziej, że ręcznie była kaligrafowana i kosztowała majątek, no to właśnie były nie tylko oprawiane w skórę, ale również w deskę. Deska była z przodu i deska była z tyłu. No i stąd się wzięło powiedzenie, że przeczytać coś od deski do deski, chociaż książki obecne są nawet te w sztywnej tam oprawie, to raczej tam desek nie ma, tylko jest jakiś tam karton, papier, tak? No papier, papierowy. Ale tak, to taka ciekawostka techniczna, ale tak wracając do tematu, to w zasadzie to takie... osiągnięcie jednego, tylko jednego poziomu wyżej co dzień w dowolnej dziedzinie. Wiecie, ja sobie też pomyślałem, że w zasadzie to by sobie można, może być dla osób, które będą miały z tym kłopot, bo u mnie zaczyna to wychodzić nawykowo. Tak, ja pewne rzeczy już tak budowałem, że to by było dla mnie chyba nienormalne, jak ja bym się przestał do ludzi uśmiechać. Nie jestem w stanie, ja wam powiem. Albo żebym milczał do ludzi, tak? Przyszedł do pracy, siedział tam łeb w komputer i się nie odzywał, nic, coś odburknął najwyżej czasem. Nie umiem tak. Nie umiem. Taki po prostu już wyrobiłem sobie nawyk. Że jak gdzieś jestem, to staram się po prostu dać z siebie tego, jakbym to określił, tak bardzo górnolotnie może pojadę, tego światła, tego ciepła, ile tylko we mnie jest. Dla innych, żeby innym było lepiej. Żeby się w moim towarzystwie lepiej czuli. Ja w tej chwili nie powiem, do jakiego projektu przeszedłem. Zmieniłem projekt pracy. I to też graniczyło, ja wiem, to co się działo ostatnio, to też graniczyło dosłownie z cudem. Pewien taki ciąg zdarzeń się zdarzył, który w ogóle bym się w najśmielszych snach nie spodziewał. Że mi się pewien problem, który wyszedł, że mi się weźmie i rozwiąże. No zmieniłem projekt, tak? Tam gdzie byłem, to z tego projektu odszedłem i poszedłem gdzie indziej, jestem w innym pokoju. No ale tam koleżanki, które tam czasami przychodzą, tak, do tamtego pokoju, no to ja się dzisiaj z nimi spotkałem, one mi powiedziały wprost. Ja nie mówię, że to tak, o jak fajnie, jak ja jestem, ohohoho. Nie, ale wiecie, ona mi tak dzisiaj usłyszałem właśnie, że no kurczę, nie macie, to jakby coś zgasło, jakbyś w ogóle zrobił się pusto, cicho i ciemno bez ciebie. Jak, tak, wiecie, to jest, ja wiem, dla mnie to jest miłe. No jak ty byłeś, to było życie po prostu, tak? To było ciepło, to było życie, ciebie było pełno. Tą swoją energią, całą, tą radością do życia wypełniałeś całe pomieszczenie, a teraz to zniknęło. Odeszło, zabrałeś. Nie ma. Na co ja powiedziałem, widzicie tamto okno, bo tak widać akurat vis-a-vis tam, ten budynek tak jest. Widzicie tamto okno, ja tu siedzę, tak? I to dalej w jakiś sposób tam może oddziaływać, a poza tym mówię, zawsze się możemy na kawę spotkać i jakoś tak przyjemnie tam te 5 czy 10 minut spędzić. Ja wam powiem, że ja sobie też tak pomyślałem, że do tego co mówię, do tego jednego poziomu wyżej, ja to kiedyś o tym już mówiłem. Postarajcie się być jak powietrze, a postarajcie się być jak woda. Żeby inni poczuli, jak was brakuje dopiero w momencie, jak was nie będzie. Znaczy nie mówię, że poumieracie, broń Boże, tak nie życzę, tak, ale żeby to było właśnie tak, wiecie, jak ja usłyszałem. A powiecie, a dlaczego tak? Bo kochani, ja sobie tak pomyślałem, że to jest dobry wskaźnik, drogowskaz tego wznoszenia się na wyższe poziomy. A człowieczeństwa, nie wiem jak to nazwać, empatii, tak, dobroci, a miłości. Takie coś świadczy o tym, że idziecie do góry. Jeżeli odchodzicie z danego miejsca i ktoś mówi, ale kurczę, smutno bez ciebie teraz jest. No z tobą było fajnie. To nawet jak siedziałeś, nic nie mówiłeś, byłeś czymś tam zajęty, tak? No,
praca to jest praca. Ale właśnie takie, taki element, że o co mi chodzi? Żebyście się starali, bo to się wam opłaci, wnieść w życie innych ludzi, innych wszystkich stworzeń, nie tylko ludzi, zwierząt i tak jak mówię, całej natury, owadów, roślin, kwiatów, drzew. Wnieść tyle słońca, tyle ciepła i tyle radości, ile tylko dacie radę. Jednocześnie eliminując z życia swojego i automatycznie innych osób, które was otaczają, wszystkie te negatywne elementy, jakie my zwykle na co dzień uzewnętrzniamy. Czyli nie tylko to, co mówimy, ale również to, co myślimy. No bo to, co mówimy, to najpierw powstaje tu, widać, palce znikają znowu. Najpierw to powstaje tutaj, to powstaje w umyśle. Wyeliminować te złe rzeczy. Jeden poziom wyżej. Co dzień jedną minutę więcej się nie denerwować, tak? Ja w tej chwili mam tak, że w jakichś sytuacjach, no to kiedy ta, jakby to powiedzieć, ta bariera, ta tama puszcza, jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani, coś tam tak. Coś nas boli, coś nam dokucza, no to zmęczeni po pracy, w korkach i to i tamto, tak, no tam zaraz przysłowo pójdzie, tak jak powiedziałem. Nie mam tego. Ktoś mi zajedzie drogę czy coś, no niech sobie zajedzie. Co? 5 minut później dojadę, co? Stanie mi się coś? No nie. Bez żadnego trąbienia. No dzisiaj musiałem trąbić, bo akurat pan mi zaczął zmieniać pas ruchu, będąc, że tak powiem, na offset metr ze mną. I po prostu w prawo, bez kierunkowskazu, w prawo, jedzie, śmiało. No to klakson, żeby we mnie nie wjechał. No to on tam przyspieszył, wskoczył do przodu, tak. Ale to było takie... No natomiast nie było w tym... To było to ostrzeżenie, tak? Nie było w tym z mojej strony jakiejś tam ani grubego słowa, ani jakiejś złości, jakiejś nienawiści, jakiejś irytacji. Absolutnie. I tak samo ostatnio, to już czas dobiega końca podcastu. I tak samo ostatnio sobie zanalizowałem taką jedną rzecz na temat przeklinania. Dlaczego nie powinniśmy przeklinać? No ale sobie, to każdy po swojemu może sobie to zinterpretować, wiecie, ale ja sobie to tak wytłumaczyłem, że popatrzcie, przeklinanie zwykle towarzyszy negatywnym emocjom. Tak? Klniemy nie jak jesteśmy szczęśliwi, no. No powiedzmy taki jakiś przykład. Wygraliśmy w Totolotka, tak? Taki szablonowy, może trochę trywialny. No to co? Wiącha pójdzie, to spotykam się tam żona z mężem, czy mąż z żoną. O, żeż ty, taka twoja owaka była. I tam jeszcze wiącha lepsza, takich bardzo wymyślnych słów. Wygraliśmy w Totolotka. No nie, raczej będzie tylko śmiech i radość. Nie będą padały przekleństwa, albo jakieś tam wymyślne przekleństwa. Przekleństwa są związane z negatywnymi emocjami zwykle. Albo z takimi, które... No, z emocjami, które nie są obojętne. Ale zwykle nie są to pozytywne emocje. W większości sytuacji to są negatywne emocje. A czyli jeżeli my... Ja wiem, jakby to powiedzieć, nie mając takiej potrzeby, no... No tak, no nie mając takiej potrzeby, jeżeli my przeklinamy, żeby podkreślić wagę jakichś słów chociażby, co wcale nie jest potrzebne. W inne sposoby, na inne sposoby można wagę słów podkreślać, wcale nie używając przekleństw i wulgaryzmów. No ale nasza psychika o tym nie wie. Jeżeli my zaczynamy kląć, to ona, ten wskaźnik idzie na czerwone pole, nawet za czerwone pole idzie. Po co, na co? Destabilizować swój spokój wewnętrzny. Umysł spokojny to umysł szczęśliwy. Bo każdy pierwszy lepszy z brzegu mnie buddyjski wam to powie. No, podobnie, że najbardziej są szczęśliwe te cywilizacje, które są tylko duchowe, tak? No,
ponad tą dziewiątą kategorią fizyczną, najbardziej rozwiniętą, tam podobnie są 24 jeszcze w górę, gdzie są cywilizacje w ogóle duchowe. To jest wieczne szczęście i radość. Nam jest to ciężko sobie wyobrazić. Mnie jest to osobiście bardzo ciężko, wręcz wykonalne. Że jak, jak może być sam? Jak może być sam umysł? No mnie, nam jest ciężko, bo my jesteśmy związani z ciałem. Tak, za każdym razem. Jak nawet biorąc pod uwagę reinkarnację, to my jesteśmy związani za każdym razem z ciałem. A tu się okazuje, że to jeszcze coś tam jest wyżej. Że może być wyżej, tak? Ci z ciałem twierdzą, że tamci u góry to no już w ogóle top of the top. Ale to jest temat na inny podcast. Także, ponieważ czas dobiega końca, spróbujcie. Nie musicie. To jest moja dobra rada, życzliwa, a nie jakiś tam nakaz, nie tam coś musicie, nic nie musicie. Zrobicie jak chcecie, ale możecie spróbować. A jak ewentualnie ktoś się zdarzy, kto ten podcast, bo ja włączę możliwość komentowania i ktoś się mnie spyta, co tam na początek robić, tak? No tam medytacje pół godziny człowieku, to ja zwariuję, tak? To co ja mam takiego, co ja mam robić albo nie robić na co dzień, żeby to moje życie było fajniejsze i spokojniejsze, to ja chętnie się podzielę tą wiedzą, którą posiadłem do tej pory, to opiszę. Pewne jakieś proste elementy, proste ćwiczenia, założenia jakieś, które umożliwią Wam na wejście na tą gładką drogę bez wybojów. I to chyba by było na dzisiaj wszystko. Czyli robimy tylko jeden element wyżej każdego dnia, bo to są po prostu schody do nieba. I warto po nich iść, bo to się Wam po prostu bardzo opłaci. I odczujecie to nie tylko Wy, ale również całe Wasze otoczenie, w tym również najbliżsi. I na tym bym dzisiejszy podcast zakończył. Dziękuję ślicznie wszystkim osobom, które tego wysłuchały i były ze mną do samego końca, wytrzymały przez tą godzinę. No i cześć, na razie. Do następnego razu.